Witajcie kochani, dzisiaj haul zakupowy. Pokażę wam cztery rzeczy, które zakupiłam. Tak naprawdę zakupiłam z tych rzeczy trzy, a jedną zakupił mi tato, ponieważ za niedługi czas wybieram się do sanatorium i będą mi tam potrzebne rzeczy, ponieważ będzie to środek zimy, bo luty. Będą mi tam potrzebne rzeczy cieplejsze, nie tylko getry i krótkie spodenki i koszulka na ramionczka, więc postanowiłam zakupić sobie kilka rzeczy na właśnie taką konkretną porę roku i szybko przechodzimy do tego, co zakupiłam. To będą rzeczy z aukcji internetowych. Zaraz wam wszystko pokażę. Teraz tak, to jest taka bluza z kapturem, pomoszowa, znaczy pomarańczowa. Długi rękaw, delikatny ściągacz, zapinana na suwak. Ja wiem, w niektórych regionach to się nazywa ekspres. Ja uważam, że suwak jest ekstra i u nas tak się mówi. Na całą długość, nie przez szyję, nie przez głowę, bardziej tylko, że po prostu rozpina się na całej długości. Suwaczek. Ona nie jest zbyt gruba, to nie jest taki polar typowy, wiecie, gruby, mięsisty. O, tu ma kieszonki z jednej i z drugiej strony. Wracając, nie jest to taki typowy polar gruby, ale taka bluza, wiecie, pod spód t-shirt, lecimy na gimnastykę albo na basen i spoko. Druga bluza bardzo podobna, w kolorze zieleni, bardziej takiej stonowanej zieleni, bardziej bym powiedziała, taki bardziej seledynowy, no nie jest seledynowy, bardziej chyba jednak zieleń. Też z kapturem, kaptur już tu widać i czuć, że jest mięsista, grubsza nieco. Też dłuższy rękaw, z tym, że tu jest bardziej uwydaczniony, bardziej widoczny ściągacz przy rękawkach, długi oczywiście rękaw. Tak samo robiona jak tamta poprzednia ala kangurka, z jednej i z drugiej strony kieszonki. I też nie jest przez głowę, tylko zamykana i rozsuwana na suwak. Nawet mogę wam podać nazwę. To jest krop, a tamto zaraz wam powiem. Zaraz wam pokażę. To jest taka firma. Ta jest, właśnie mówię, że już bardziej mięsista, troszeczkę grubsza, ale też super. I to są dwie, które zakupiłam ja. Tu jest bluza, którą zakupił mi tata, też na aukcji internetowej. Te bluzy, pomarańczowa i zielona, były około 15 zł plus przesyłka. Ta biała, nie powiem wam, bo tata nie chciał mi zdradzić ceny, ale pewnie jak wejdziecie, to znajdziecie. Oczywiście z kapturem, ona jest śnieżno-biała i ma granatowe wstawki. Kaptur ma super, bo ma podwójny, w sensie takim, że jest bardzo cieplutki, bo z tej strony ma śnieżno-biały, a to ma tą wstawkę granatową. Też na suwak. Jest dłuższa, ja już je przymierzałam dzisiaj, tamte dwie są tak do połowy tyłka, troszkę 3/4 tyłka, ta jest za tyłek, także spoko. Dużo jest cieńsza, bardziej cieńsza od tych dwóch pozostałych, bardzo cienka nawet bym powiedziała. Kieszonki ma z boku tak samo, zapinana na zamek, firma. Chcecie zobaczyć, to jest taka. I trzecia rzecz, z której nie jestem zadowolona, sama ją zamówiłam i sama jestem sobie winna. Nie doczytałam, bo doczytałam całkiem dobrze, z tym, że źle było napisane na stronie, na tej, której kupowałam. Nie podam tej strony, bo pytałam przez maila sprzedawcę, czy mogę dać link. Nie odezwał się, więc ja też nie chciałabym tutaj być posądzona o jakieś plagiaty i inne złe rzeczy. W każdym bądź razie, przepraszam was, na stronie internetowej było napisane, że jest to płaszczyk gruby płaszczyk wiosenno-jesienny. No więc mówię sobie, wiosenno spoko, no tam bluza wystarczy, ale jesień no to musi być troszkę grubsze. I teraz słuchajcie, no chyba to jest właśnie Chińczyk, więc co się dziwić? Widzicie? Widzicie chyba, tak.
Suwaka nie ma żadnego. Może zacznę od początku, tak jak od tamtych. Kaptur. Jedyne co plus wielki, no to kaptur. Bardzo gruby. To jest taka butelkowa zieleń, bardzo gruby. Pod spodem miś. Sztuczny co prawda, no ale zawsze, że nie spadnie z głowy, nie zsunie się, bo zawsze ten miś amortyzuje, jak się ma dłuższe i grubsze włosy jak ja. Długi rękaw, bez ściągacza żadnego, no pod spodem jest taki miś, wiecie, no ale to niektóre bluzki też to mają, także bluza jest bardzo cienka, bluza, to miała być kurtka taka, wiecie, okej. No i co, i nie ma żadnego suwaka. Kurtka jest dobrze za tyłek, za pupę, nie ma żadnego suwaka, ma tylko takie, widzicie, o, zapięcia. Także się rozchodzi. Wiecie, może ja wzięłam bardzo duży dość rozmiar, bo to był największy, jaki wzięłam. To jest XL-ka, nie było większego. Bo pewnie wyglądałabym jak w worku, za przeproszeniem, ale z kolei wtedy nie rozchodziłoby się, wiecie, między tutaj, między piersiami czy na brzuchu. Ja nie jestem super modelką, wiecie, taką, że wszystko na niej wisi, więc no nie sprawdza się u mnie ta kurtka. Kurtka, no i co to za kurtka? No ma kieszonki, co prawda ma. Co to za kurtka, jak się rozchodzi, jest bardzo cienka, pod spód trzeba się naprawdę grubo ubrać. To ja wam powiem, że na takie zimniejsze wieczory letnie, gdzie są w ciągu dnia upały, a wieczory są bardzo chłodne, to ta kurtka też się nie nadaje, bo jest za zimna. Pod spód jeszcze albo bluza, albo naprawdę też bluza z długim rękawem. I ona mnie kosztowała 35 zł. To może nie jest dużo. Inaczej, zasugerowałam się ceną i napisaniem, tym co było napisane na stronie, w tytule aukcji, kurtka jesienno-wiosenna za 35 zł. No więc słuchajcie, no taka cena, no kurczę, każdy by się skusił. No, ale za bluzę taką, aby tylko narzucić na coś, no to nie wiem, ocencie sami. I słuchajcie, no i tak, no sama zamówiłam, więc sama mogę mieć do siebie pretensje. Tak jak powiem jeszcze raz, jak powiedziałam wcześniej, że nie doczytałam, bo było tak napisane, więc tak jak było napisane, więc przeczytałam. No to nie jest kurtka jesienno. Wiosenno-jesienna, bo to, tak jak mówię, nawet polary są grubsze od takich kurtek. No cóż, no tak jest, no nie można mieć wszystkiego. Trzy dobre, jedna taka sobie. Na pewno się wykorzysta, bo może córka ją weźmie, albo komuś ją po prostu sprezentuje, jak się komuś spodoba. Albo po prostu zakupię suwak i po prostu zaniosę do krawcowej, żeby mi wszyła ten suwak. To chyba będzie najlepsze wyjście. No i tak, i co? Ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. I zapraszam was na następne moje filmiki. Będą jeszcze dwa z takiej serii, ponieważ zamówiłam jeszcze spodnie dresowe na taką porę zimową i zamówiłam też t-shirty, żeby mieć pod te bluzy dresowe właśnie na takie wyjazdy rehabilitacyjne. Także no, zapraszam was na oglądanie. Bardzo cieplutko się z wami żegnam. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, bardzo miłe zresztą. E-maile prywatne, jest ich coraz więcej i coraz więcej komentarzy. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę i bardzo wam dziękuję. I miłego dnia wam życzę. Pa, pa!